za chwilę będziemy mogli już mówić o tym, że znamy wynik do przerwy, że znamy wynik pierwszego starcia pomiędzy drużynami z Grozna i Zielonej Góry Lewiedzie w Frick-Mirik-Targej. 15 ostatni wyścig dzisiejszego meczu i kto najlepszy na pierwszym wirożu? Świetnie Lebiediew, w żółtym jedzie Max Frick, teraz zakopał się Roman Tangate, ależ to jest historia, coś niebywałego. Tangate z takimi problemami, w takich tarapatach na pierwszym wirażu, ale Frick wyciskał maksimum dla swojej drużyny wobec tych turbulencji, które wpadły jego rodak, jego kolega z drużyny, czyli Tangate, a więc Max Frick, on jest pierwszy, za nim jest Wacław Milik, dopiero trzeci Andrzej Lebiediew i teraz mają nadzieję sympatycy Wilków Krosno na to, że jeszcze Wacław Filip zniweluje ten dystans do Maxa Fricka. Ten jednak zdaje się nie przejmować obecnością swojego przeciwnika. Powiększa przewagę, kilkanaście metrów przewagi Maxa Fricka. No w takich sytuacjach on już się nie myli, on nie gubi pozycji, on nie popełnia błędów. On jeśli tylko zalicza dobry wyjazd z pierwszego wirażu, to pozycja trzyma, to nie zawodzi. Max Frick ciągle jest pierwszy, Wacław Filik drugi, trzeci Andrzej Lebiediew, no i Roman Tangate do tej pory niepokonany musi się pogodzić z tym, że w tym wyścigu będzie ostatni wiraż. Frick raczej tego nie wypuści, Milik się ogląda, ale niczego już nie wskóra. Max Frick kończy ten mecz indywidualnym zwycięstwem 3-3. 10-punktowa przewaga gospodarzy po tym pierwszym starciu finałowym. Nie chcę ciebie pytać, czy to jest dużo, czy to jest mało. To jest pytanie zbyt banalne. Zapytam inaczej, czy ty jesteś zaskoczony tym, jak wspaniale Falubas wrócił do gry, bo trzeba przyznać, że w biegach od 13 do 15 wykonali fantastyczną robotę zawodnicy z Zielonej Góry. Oni sprawili, że poziom emocjonalny, ten ładunek emocjonalny meczu rewanżowego będzie naprawdę wysoki. To nie tylko praca Fricka i Tangate, to także udział tych, którzy pojechali w 14 biegu, czyli Buczkowskiego i Kweka. Falubas nie powiedział jeszcze ostatniego słowa w tym dwumeczu.